Cześć, ja jestem Sarcho, to przed wami kolejny odcinek serii Zagrajmy w Resident Evil Village. Wygląda na to, że przyłapaliśmy handlarza na drzemce. You wish to make a purchase? Ale widzę, że jest czujny. W każdym momencie możemy go obudzić i jakoś nie da po sobie poznać, że jeszcze przed chwilą spał. W każdym razie od tego zaczniemy, bo przejrzałem sobie tutaj te zasoby. Oczywiście też na bieżąco czytam wasze komentarze. No i też właśnie w wyniku tych różnych wskazówek, jakie dajecie, postanowiłem, że wykupię sobie na przykład dostępną amunicję, no bo okazuje się, że i tak nie można jej wykupywać w nieskończoność i na przykład tutaj ma nasz handlarz w asortymencie tylko 15 naboi do pistoletu. Łącznie wydamy na to ponad 2000 lei, więc nie jest to aż tak dużo w skali tego, ile mamy uzbieranych tych funduszy. Tak samo jeśli chodzi o amunicję do strzelby. Tutaj 5. To już będzie 5000, ale też kupimy. Thank you for your purchase. Jedna tylko apteczka. No i przepis na amunicję do karabinu snajperskiego. No stwierdzam, że skoro już wydajemy, to może też wykupimy, chociaż no nadal nie mamy tego karabinu snajperskiego i nie wiadomo, kiedy będziemy mieć. I saw you eyeing that one. No a pozostałe rzeczy, te modyfikacje broni na tę chwilę nie wykupimy. Jeśli chodzi o magazynek, to też oczywiście przypominaliście o zasadzie, którą znamy z innych części. Czyli jeśli mamy na przykład pusty magazynek, wtedy nie warto go przeładowywać, tylko na przykład ulepszyć sobie magazynek, w tym przypadku do pistoletu, i wtedy niejako w tej cenie odzyskujemy wszystkie naboje w magazynku. Bardzo fajny trik, który można zastosować właśnie w różnych częściach Resident Evil. Zresztą podobnie chyba będzie, jeśli tutaj pojemność magazynka byśmy zwiększyli w rusznikarni. No ale teraz nie będziemy tego robić. Ja jeszcze chciałem tylko sprzedać ten kryształowy tułów, no bo też uspokajaliście mnie, że spokojnie coś takiego można sprzedawać. To should be enough. Do niczego innego pisaliście, że to się nie przyda, więc nie ma co kombinować. This is all an investment, Ethan. Do let me know if you find anything else of value. Jedyne co, o czym pisaliście, na co warto zwrócić uwagę i co możemy kojarzyć też z Resident Evil 4, to że niektóre skarby będzie można łączyć, aby wytworzyć coś bardziej cennego, no ale do tej pory niczego takiego nie zdobyliśmy, więc tutaj będziemy ruszać dalej i ponieważ ostatnio zdobyłem tutaj klucz Dimitrescu, no to będę ruszać do lokacji, którą mamy zablokowaną, przynajmniej do tej pory mieliśmy zablokowaną na terenie dziedzińca. Teraz tam wybierzemy się oczywiście. I oprócz tego jeszcze też sobie sprawdziłem poza nagraniem właśnie te przedmioty, które tutaj posiadam. Jest ta maska żalu, którą zdobyłem w drugiej części odcinka. Kamienna maska znaleziona w zamkowej piwnicy. Jej twarz wygląda na pogrążoną w żałobie. No i jest to oczywiście maska, która najwyraźniej będzie pasować tutaj w pomieszczeniu obok. Mamy te dwa miejsca, więc teraz spróbuję tę maskę tam dorzucić. Mam nadzieję, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Tutaj akurat mamy te dwa miejsca, więc powinno pasować. Anioł Smutku szlocha samotnie w głębokim, ponurym miejscu, więc sprawdźmy to. Okej. Nam się tutaj rozświetla, ale oczywiście potrzebujemy jeszcze trzech przedmiotów. Kolejne maski. Prędzej czy później mam nadzieję, że znajdziemy. W każdym razie, żeby dostać się do samego dziedzińca, no to właśnie tutaj na wprost ruszymy, prawda? Żeby nie pomylić teraz drogi. Ten klucz Dimitrescu jeszcze gdzieś jest potrzebny. Tutaj. Hol przyjemności. To też tam się wybierzemy. No ale może później. Najbliżej będzie jednak tutaj chyba na dziedziniec. Więc od tego właśnie bym zaczął. O kurde. Wait long. O kurde.
Ona tutaj, mam nadzieję, nie wejdzie. Zaczyna się, panie i panowie, już chyba oficjalnie ten moment, który znamy też i z remake'u Residenta 2 albo 3. Lady Dimitrescu jest takim właśnie przeciwnikiem, który krąży tutaj po zamku. No i będziemy musieli jej unikać. Ale jazda. A to oznacza, że jej położenie może być kompletnie nieprzewidywalne. Musimy przygotować się na to, że w każdej chwili może się nam ona tutaj pojawić. No ale jeśli wchodzi na górę, to ja mogę szybko przebiec na drugą stronę, co? O kurde. To jest możliwe, że tutaj wchodzą, ale jazda. Nie sądziłem, że ci przeciwnicy opuszczają dziedziniec. Zresztą wydawałoby się, że ostatnio udało się pokonać wszystkich. A tu proszę. O kurde. Ale jazda. Jeszcze nam tutaj się pokazała Dimitrescu. Usłyszała te strzały najpewniej. Szczerze? Korci mnie, żeby jeszcze rozprawić się z tym stworem. No bo skoro już zacząłem strzelać... O właśnie. To ja bym tutaj, kurde, zabrał pieniądze. A teraz spadamy. Oż! Całe szczęście. Patrzcie, odepnij przeciwnika, jest ta opcja. Zbadaj, 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 klucz. Czy ona tu wejdzie? Mam nadzieję, że nie. Chyba sobie odpuściła. Kurczę. No bo pamiętajmy, że tutaj jeszcze nas nie było do tej pory. Więc wolałbym mieć względny spokój. Ale kurczę, czy to oznacza, że... tamte stwory pojawiają się praktycznie w nieskończoność? Mapa zamku, aneks, proszę bardzo. Czyli kolejne pomieszczenia nam się pojawiają. Hol operowy przed nami. I tutaj na górze parę pomieszczeń. To widać, że będzie co zwiedzać. Kurczę, ciągle myli mi się. Chcę odpalać mapkę, a nie zatrzymywać grę. W każdym razie tutaj to wszystko. Zamknięte od drugiej strony, ale słyszę jej kroki. Ale skoro przestała mnie ścigać, to mam nadzieję, że ona naprawdę tutaj nie wejdzie. Ta muzyka niczego dobrego nie zwiastuje. Powiem wam, że aż się zatrzymam, podgłoszę sobie jeszcze bardziej słuchawki, żeby lepiej nasłuchiwać tego, co tu się dzieje. Tutaj coś mamy. Kurczę, nie dość, że ta muzyka, to właśnie jeszcze jej kroki. Takie to sprawia wrażenie, że ona jest ciągle na dziedzińcu po prostu. Szminka naszej pani zaginęła. Jeśli ktokolwiek ją znajdzie, proszony jest o zaniesienie tej szminki do jej łazienki. Została stworzona na zlecenie, więc jest bardzo wartościowa. Podpisano przez starszą pokojówkę. Tutaj nie przejdziemy. Nie pasuje do tego zamka. Jezu, sprawia to wrażenie, jakby była w pomieszczeniu obok, ale no mam nadzieję, że to jest ciągle ten dziedziniec, czyli tutaj żelazny klucz z insygnią jest potrzebny. Nie możemy zajrzeć tutaj za firany. Oj, jest na górze coś. Nie wierzę, jeszcze słyszę znowu te stwory. No ona musi gdzieś tam być, ale nie widać jej oczywiście. No to nie dość, że muszę uważać na Lady Dimitrescu, to jeszcze dookoła właśnie te stwory tutaj się kręcą. Po prostu cudownie.
Jeden dzień od zabiegu wszystkie trzy dziewczęta przestały się ruszać, wydają się niemal martwe. Z ust najstarszej wyleciał insekt, wygląda na muchę domową. O kurcze, czyli tutaj mamy opisane eksperymenty na tych trzech córeczkach Lady Dimitrescu. Dwa dni od zabiegu, wszystkie trzy ciała są w całości pokryte przez muchy. Wygląda na to, że pożerają one ich mięso. Kiedy otworzyłam okno, część z much padła martwa. Wydaje się, że zimno je paraliżuje. Szybko zamknęłam okno, aby uniknąć ich dalszego osłabienia. Czyli to nie światło, a zimno. No właśnie, też tutaj ktoś w komentarzach zwrócił na to uwagę. Ja bardziej myślałem, że to chodzi o samo światło. Cztery dni od zabiegu. Wszystkie trzy ciała zostały już prawie w całości pożarte. Pozostały jedynie ciemne, wijące się masy kreatur, przypominające ludzi. Jest zaraz po południu, a insekty zaczęły zmieniać ubarwienie. Te w pobliżu twarzy stały się blade, a te wokół ust przybrały głęboko karmazynową barwę. Sześć dni od zabiegu. Masa insektów ponownie przybrała ludzką postać. Wszystkie trzy dziewczęta zbudziły się, patrząc na mnie jak noworodki. Czuję między nami więź, jak matka z córkami. Już zdecydowałam, jakie imiona im nadam. Bella, Daniela i Cassandra. To, kurczę, to znaczy, że to jednak nie były córki Lady Dimitrescu, biologiczne. No bo tutaj czuję więź jak matka z córkami. Tak po prostu Dimitrescu traktowała te dziewczyny. Po zabiegu dopiero. Okropnie to wygląda. Mam nadzieję, że prędzej czy później dowiemy się czegoś więcej. Gdzie kurde? Tam mamy. Tylko czy to jest jedyny ten stwór? Tam też kolejny. Dobra, bo ja chciałem zgarnąć ten klejnot. Fragment kryształu. Będzie oczywiście na sprzedaż. I teraz co dalej? Chyba spróbuję się rozprawić, tylko z którym najpierw? Jakbym trafił od razu w głowę. Chyba, że wezmę strzelbę, nie wiem. No, zapraszam. Nie ma, nie trafisz mnie. Kurde, najbardziej się obawiam, że te strzały tylko przyciągną Dimitrescu do mnie. Tak jak to miało miejsce wtedy. No nie no, ona tutaj naprawdę chyba nie może podejść, co? Ja cały czas jednak nie mam co do tego zbyt dużej pewności. Najgorsze, jak ona mnie zaskoczy w wąskim przejściu i nie będę miał jak jej uciec. No wiadomo, że atakowanie, kurczę, mija się z celem w przypadku takiego przeciwnika. Tak samo jak to miało miejsce z panem X albo z Nemezisem we wcześniejszych częściach. Dobra. Trochę tych pieniędzy tutaj rzeczywiście zdobywamy. No ale co z tego, skoro na wytwarzanie naboi musimy wykorzystywać jednak te różne surowce. Tutaj amunicja do karabinu snajperskiego i mina. No ale ja jednak wytworzę amunicję do pistoletu, może co? Ale patrzcie, zardzewiały złom, ja nie mam tego za wiele niestety. To na razie nie będę jeszcze wytwarzał. I gdzie najpierw? Tutaj mamy schody, to najpierw pójdę w tę stronę w takim razie. Nie słyszę już więcej tych przeciwników. A patrzcie, tutaj znowu coś podobnego jak tam u tego handlarza w bezpiecznym pokoju. Kulka kwiatu mieczy. To właśnie nie będzie przypadkiem pasować, no bo tutaj rozumiem, że nie mogę nic zrobić. Zobaczmy. Przedmioty kluczowe. Metalowa kulka zdobiona wizerunkiem kwiatu z mieczami.
No to mam nadzieję, że będzie to pasować rzeczywiście tam u tego handlarza. Chyba nie przypadek, że akurat obok tego zostało to ustawione. Mam nadzieję, że to nie przypadek. Troszkę ucichła muzyka, więc mam nadzieję, że chwilowo jest spokój. Chociaż nie, im bardziej się tutaj zbliżam, no to muzyka znowu jest odgrywana. Więc trzymamy się z daleka od dziedzińca, to na pewno. Kolejny, kurczę, łatwy do otworzenia zamek, więc znowu potrzebujemy wytrycha. No ale nie tym razem. A czekajcie, zobaczmy, czy to wszystko tutaj. No nie do końca, no ale to może oznaczać, że ten wytrych po prostu. Musimy tutaj otworzyć tę szufladę. Więc to dopiero później. Na tę chwilę. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Dajcie mi, kurczę, więcej amunicji do pistoletu. Bo tego mi trochę teraz brakuje. No okej, tutaj chyba w miarę bezpiecznie się wydaje. A z tej strony odblokujemy przejście. No i spoko. Mam nadzieję, że jednocześnie to nie zachęci Dimitrescu do przedostania się tutaj. Kolejna notka. Patrzcie. Znowu te muchy, czyli ponownie będzie coś na temat tych trzech dziewczyn. Nazwa naukowa brak. Rozmiar 5-6 cm. Struktura ciała przypomina plujki, aczkolwiek występują różnice w ich główkach. Są mięsożerne i energicznie pożerają mięso. W celu schwytania nieświadomej ofiary używają feromonów, aby naśladować człowieka. Muchy powstają w wyniku złożenia jaj w ciele żywiciela przez kadu, choć same w sobie nie są w stanie się rozmnażać. Ich słabością jest nagły spadek temperatury, szczególnie gdy temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza, wtedy ich metabolizm zmniejsza się i wchodzą w uśpiony kryptobiotyczny stan. Podobnie jak w kryptobiostazie niesporczaków i ochotek afrykańskich. Czyli więcej na temat słabości właśnie tych dziewczyn. No w ogóle pisaliście, że warto na każdym kroku te okna wybijać, zwłaszcza, że jest nawet osiągnięcie za to, chociaż powiem szczerze, że ja grając na PC-cie za bardzo na osiągnięcia nie zwracam uwagi, nawet mam wyłączone powiadomienia o tych osiągnięciach. Grając na konsolach z rodziny PlayStation bardziej właśnie, jeśli gra mi się podoba, to lubię sobie trofea odblokowywać. A tutaj tak szczególnie nie zwracam uwagi, ale ogólnie pisaliście, że no wtedy jak się niszczy te okna, no to też możemy niejako być chronieni w danych pomieszczeniach, prawda? Co jest logiczne w obliczu tego, czego się dowiedzieliśmy. No a tutaj mamy zagrać? No chyba tak. I teraz lecimy. O, widzę, że nie jestem taki zły z tych nutek. Jak już było wiadomo, gdzie jest pierwsza, no to nie było problemu, żeby później kolejne odnaleźć niejako. I mamy ten żelazny klucz z insygnią, proszę. Super. To oznacza, że możemy sobie odblokować chociażby to przejście na górze. Ale nie tylko przecież, bo w różnych innych miejscach też to mieliśmy. Nie wiem wprawdzie, czy akurat w samym zamku, ale na pewno w wiosce. A, tutaj też było, no tak. No ale najbliżej jednak będzie do biblioteki. Czyli tam też się udajmy. Tutaj. I teraz na drugą stronę, okej. Jeśli nie będzie zaskoczeń... Jezu! Kurde, a coś tak czułem. Coś tak czułem, że teraz nagle, jak zdobędę klucz, to nam się pojawi.
Tym bardziej, że była taka cisza. Kurde, właściwie... Aj tam, mogłem biec od razu do drzwi, bo chciałem ją ominąć tutaj. No ale już skoro teraz to robię, no to kontynuujmy ten plan. Spadamy. Ona na szczęście nie porusza się aż tak szybko, więc mogę zdążyć. Jazda. Otwieramy to. Żelazny klucz z insygnią. Szybciej. Dobra. So you finally came to see me. Everyone falls for me in time. Świetnie. O kurde, nie mogę uciec. Hey, kiss me. Nie. Uciekaj, uciekaj. Kurde, gdzie ja mam teraz? Aj tam. Amunicja do pistoletu. Jak to wygląda na mapie? No te drzwi są poblokowane. Poor man thing. No place to run. Rozumiem, że ja jej krzywdy raczej nie zrobię. Tutaj coś jest. Co to było? Co to było? You wanted to see me? I did too. Nie. Proszę. Mamy amunicję. Kurde, ale jak ona się chowa, to co? Why are you doing this? Ej, 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 nie ma tak. What are you doing? Skubana, no. Ale ja mam nadzieję, że robię jej w ogóle krzywdę. Bo już nie wiem. Patrzcie, znowu to zrobiła. Jezu, gdzie jest? Gdzie jest? Znowu się schowała. It's so cold. Patrzcie, znowu to samo robi, okej. No to mamy na nią sposób. Don't you love me? Nie no, chyba teraz też jej krzywdę robimy, no bo chodzi o zimno, a nie o światło, prawda? Everyone else was so happy. Może ma tam trochę cieplej. Dobra, jeszcze raz. Put those arms down. Oh, you'd be a part of me forever. No kurde, ale naprawdę to sprawia takie wrażenie, jakby to nie robiło na niej zbyt dużego wrażenia. I trochę mnie to martwi. Dobra, bo ona jest po tamtej stronie. Idzie tu. Idzie tu. Gdzie jesteś? Damn! A dream! This is a dream! Nie. I don't wanna die. Udało się. I'm sick of bugs. Czyli się udało, dobra. Kolejna córeczka wyeliminowana. No chyba cały czas tak będę je tutaj nazywał. Ciekawa to była walka. Tym razem sami musieliśmy na bieżąco działać, żeby trochę zimna wleciało. Nie byłem właśnie pewny, czy robię jej większe obrażenia, kiedy ona tutaj stoi, więc coś tam strzelałem, ale też starałem się głównie atakować, szczególnie ze strzelby, wtedy jak jest na środku. No ale rozumiem, że niezależnie od tego, gdzie jest, najważniejsze, że zimno wpadało. I wtedy się z nią rozprawialiśmy.
Ale to ciekawe, bo niby na podobnych zasadach walka oparta, ale jednak troszkę inaczej musieliśmy zadziałać, żeby to zimno wpadło. Wtedy po prostu trzymaliśmy się blisko okna już wybitego w ramach scenki przerywnikowej, a teraz proszę. Okej, wszystko w bibliotece, myślałem, że jest coś jeszcze. A tu co? Przecież już to otworzyłem. Okej, odblokowane, mam nadzieję. Jak najbardziej. Hol radości przed nami. Kurde, ale szczerze mówiąc myślałem, że trzeba przed nią uciekać. I dlatego właśnie zacząłem uciekać, no ale jak drzwi były poblokowane, no to stało się jasne, że trzeba jednak z nią zawalczyć. Dobra. Co tym razem znajdziemy? To wszystko oznacza, że w zamku została nam już tylko trzecia z dziewczyn plus do tego jeszcze Lady Dimitrescu. Zakładając oczywiście, że faktycznie je tutaj eliminujemy na dobre. Bo też, kurczę, nie miałbym takiej stuprocentowej pewności. A tu proszę, mamy maskę radości z jednym miejscem wolnym tym razem. Jak to wygląda? Kamienna maska znaleziona w bibliotece zamkowej, jej twarz przepełnia radość. No i okej. To też trzeba będzie tam powrócić i to wstawić. A jeśli chodzi jeszcze o ten klucz z insygnią, tak wygląda. No nie ma żadnych dodatkowych elementów, które można by jakoś wykorzystać. A właśnie, jeszcze ta kulka kwiatu mieczy. Nie wiem, czy teraz... A, tu jest hol główny. Mogę sobie odblokować przejście, więc chyba wrócimy jeszcze do handlarza. Tylko czy tutaj znajdziemy? No nie. Wszystko najwyraźniej zebrane, chociaż pamiętajmy też o tym, że nawet jak wszystko zbierzemy, to zawsze może być jakaś notatka dodatkowo. No ale jednak nie tym razem. No to powróćmy w takim razie do handlarza jeszcze. Mam nadzieję, że tutaj bez niespodzianek. Cassandra! Come here now! Ona jest na dole? Enough games! I want that man's head! Now go! Of course, mother! O kurde! Ale jaja. Trying to work up my appetite, are you? Nie wierzę. Przejdziesz tu? Chyba nie. Świetnie po prostu. Jeszcze Cassandra będzie nas ścigać w tym momencie. Ja nie wiem, czy w tym momencie to ja powinienem wychodzić. Słyszę Dimitrescu. Ona jest po drugiej stronie chyba. Widać ją było! Dobra. Nie tu! Może tu ją wyminę? O kurde. Nie! Masakra! Ona nie jest wcale taka wolna momentami. Spadaj. Jak najszybciej do handlarza. Ewentualnie tutaj jeszcze. To było to jedno miejsce, prawda? Jeśli chodzi o maskę radości. Anioł szczęśliwego oblicza patrzy na będące przy niej słowa mądrości. No i spoko. Mamy to. Ale słychać chyba. Przed chwilą było... A nie, to może moje kroki tylko. Bo już myślałem, że znowu Dimitrescu się zbliża. Thanks to your consistent patronage, I've expanded my services. No, zaraz sprawdzimy. Bo on tak niby gada o nowych rzeczach, a jakoś do tej pory nie widziałem, żeby coś nowego było. No i teraz chwila prawdy, czy tutaj to zadziała? Tak jest, patrzcie. Obróć w lewo.
obróć w prawo. I await your patronage. Okej. No. To tak to działa, czekajcie. Swego rodzaju minigierka, można powiedzieć. Dobra. Przechylamy ten zamek. A i tam. Od nowa. Gdzie ja to muszę... Rozumiem, że muszę to doprowadzić tam, gdzie jest światło. Dobra, zobaczymy. Na razie tutaj, żeby się nie pomylić, tylko ogarnąć to sterowanie na spokojnie. Powolutku zjeżdżamy. Teraz tutaj. Szczerze mówiąc, tam będzie właśnie trudniej. Bo było tam kilka tych otworów, zdaje się. Nie. Szczerze mówiąc, to też niewiele tutaj tak widać. No. Zjeżdżamy, ale... No nie no, lecę tutaj prosto... No właśnie. Lecę tam prosto akurat na... ten otwór i to są trzy otwory. Więc muszę tak zrobić, żeby to wyminąć. Mam nadzieję, że będzie do trzech razy sztuka i że tym razem się uda. Tylko szybciej teraz. Okej. Może będzie tu jakiś lepszy widok? No nie za bardzo. Ja tu nic nie widzę. No ale spoko. Tam do końca jakby poleciało. Tak mi się wydaje. No. I teraz powolutku chyba w tę stronę. Tak, żeby wyminąć te otwory. A nie, jest jeden otwór jeszcze. Dobra. Czyli najpierw do brzegu. Teraz. Tak jest. Powolutku w prawo. Szkarłatna czaszka. Czy to jest przedmiot kluczowy? Nie do końca, więc skarb w takim razie być może. Szkarłatna czaszka jest. Skrystalizowane ludzkie szczątki znalezione w labiryncie w zamku Dimitrescu. Bardzo cenne. Tutaj przedmioty cenne, a tu bardzo cenne, więc jest różnica. No dobrze. W takim razie pora coś sprzedać. Shall I choose something for you? Sakwa hrabiego na początek. I've procured some new items for you, Mr. Winters. No ja zaraz sprawdzę te nowe przedmioty, mój drogi. Wszystko sprzedajemy w takim razie. 15 tysięcy dostaniemy. Now to spend like kings. No i wcale nie ma niczego nowego, nie wiem co on gada. Kurczę, ale mam przeładowany pistolet. Mogłem nie przeładowywać i wtedy bym dostał właśnie te darmowe naboje. No może innym razem. Odejdźmy. Pay me no mind. Do let me know if you find anything else of value. Będę musiał o tym pamiętać, żeby po wystrzelaniu tych naboi wrócić tutaj i wtedy właśnie ulepszyć sobie magazynek, co pozwoli mi dostać trochę dodatkowych pocisków. No ale teraz będę się z wami żegnał, a w następnym odcinku wykorzystamy fakt, że mamy tutaj odpowiedni klucz, aby dostać się do nowych miejsc, czyli przede wszystkim jeszcze atelier. No i nie wszystko, bo przecież mieliśmy tam jeszcze to. A, tutaj ten hol przyjemności też w ramach klucza Dimitrescu. No jest trochę pomieszczeń jeszcze do zbadania. Jakby nie patrzeć. Tutaj w dokumentach pojawiły się te notatki, które dzisiaj czytaliśmy. No a to by było już na tyle. Dajcie znać, jak się wam podobał w takim razie dzisiejszy materiał i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!